Początek 1920 roku obfitował dla mieszkańców wielu miast naszego regionu w bardzo radosne wydarzenia. Wydarzenia, które dotyczyły włączania Pomorza, Kujaw do państwa polskiego. I temu zagadnieniu dedykujemy audycję. Więc dzisiaj powiemy słów kilka na temat powrotu Torunia do Polski w 1920 roku. Zdigitalizowanym materiałem, który stanowi pretekst do a, naszej narracji, jest zdjęcie, które. Pokazuje nam wjeżdżających ulicą Świętej Jadwigi w głąb miasta, dalej przez ulicę szeroką do um, Starego Rynku w pobliżu ratusza, jednostek wojska polskiego. Widzimy również w pobliżu współczesnego empiku na rogu Małej Garbar i Królowej Jadwigi um, tłum ludzi, który z radością wita polskich wyzwolicieli. W tle widzimy jakieś girlandy wykonane z gałązek świerkowych czy sosnowych, tak aby jeszcze uwydatnić swoje zaangażowanie i swoją radość w tę no, dziejowo bardzo ważną chwilę. W jaki sposób Toruń stał się ponownie miastem Polski? No tu oczywiście warto pamiętać o dwóch czynnikach. Po pierwsze, o tym, że Dominująca w Toruniu przed I wojną światową ludność polska była zawsze nastawiona na próbę zachowania swoich wartości, wartości patriotycznych. Wiele działań, takich organicznikowskich przede wszystkim działań podejmowanych przez lokalnych czy regionalnych działaczy dawały poczucie, że polskość nie jest w stanie zostać zapomniana. Drugim natomiast elementem, który w praktyczny, bardzo pragmatyczny sposób doprowadził do odzyskania Torunia dla Polski, była dogodna sytuacja międzynarodowa. Klęska II Rzeszy Wielkiej Wojnie niedługo później rozmowy pokojowe prowadzone w Paryżu, sfinalizowane traktatem wersalskim, oznaczały, że Polacy mogli zrealizować swoje niepodległościowe aspiracje, w tym m.in. mogli odzyskać Pomorze Gdańskie, Kujawy czy ziemię Dobrzyńską. Więc ta sytuacja międzynarodowa ukształtowała się dla Polaków fenomenalnie dobrze. W jaki sposób Toruń został przejęty pod Polski zarząd? Jeszcze w listopadzie 1918 roku, tak jak i w wielu różnych innych miejscach Wielkopolski, Pomorza czy Kujaw Zachodnich tworzone były Rady Ludowe. W Toruniu także taka powstała. W listopadzie 1919 roku już po hmm, traktacie, po podpisaniu przez stronę niemiecką traktatu wersalskiego władze polskie i niemieckie ustaliły termin przejęcia między innymi Torunia do, przez polskie władze na 7 dni po ratyfikowaniu traktatu wersalskiego przez parlament niemiecki. No i nastąpiło to w styczniu 1920 roku. 19 stycznia w Toruniu pojawił się samoistnie, oddolnie zorganizowany komitet przygotowawczy uroczystości narodowych. 20 stycznia natomiast odbyły się już te główne uroczystości związane z przejęciem miasta. Oddziały polskie. Dywizji pułkownika Stanisława Skrzyńskiego dotarły najpierw na dworzec główny na Lewobrzeżu, a więc później musiały dotrzeć przez most kolejowo-drogowy do stacji Toruń Miasto. I stało się to w godzinach popołudniowych 20 stycznia. Tam oczywiście odbyło się pierwsze uroczyste powitanie e, przez. No, zarządcę komisarycznego miasta, Ottona Steinborna, który wbrew brzmieniu tego nazwiska był bardzo świadomym Polakiem, polskim patriotą. A później, tak jak widzieliśmy to na zdigitalizowanym materiale, wojsko Dywizji Skrzyńskiego przeszło wśród tłumu ludzi na rynek Starego Miasta. W ratuszu staromiejskim władzę cywilną przekazał w tym czasie na uroczystym posiedzeniu Rady Miasta nadburmistrz Arnold Hasse. No i w ten sposób formalnie Polacy przejęli władzę w Toruniu. Jednocześnie po zakończeniu tego przekazywania władzy cywilnej pułkownik Skrzyński dotarł na balkon Zachodniej części Ratusza Staromiejskiego i wygłosił przemówienie entuzjastycznie przyjmowane przez widzów zgromadzonych między Ratuszem a Kościołami Ducha Świętego i budynkiem Poczty Głównej. Chciałbym również zwrócić uwagę, że ta radość była manifestowana także wspaniale ozdobionymi bramami wjazdowymi dla żołnierzy, które umieszczano w wielu punktach miasta. A to właśnie wspomniane przeze mnie przemówienie i, i tłumy, tłumy Torunian, którzy zgromadzili się, aby udokumentować swoją obecnością fakt, że chcą, aby miasto znalazło się w Polsce. I kończąc już, widzimy jeszcze, że 20 stycznia przybyli do miasta minister Sejda oraz nowy wojewoda pomorski, którego siedziba znajdowała się w Toruniu, Stefan Łaszewski, a 21 stycznia przybył uwielbiony, uwielbiany w Toruniu dowódca Błękitnej Armii, którego formacją była Dywizja Skrzyńskiego, generał Józef Haller. I właśnie 21 stycznia 1920 roku zakończyły się uroczystości związane z włączeniem Torunia do macierzy. Najbardziej zadowolony z tego faktu był chyba Kopernik. Oto karykatura z muchy pokazuje nam, że Kopernik wreszcie doczekał się tego niesamowitego wydarzenia także on również jak tu napisano Mikołajowi Kopernikowi i rodacy doczekał się tego momentu w którym Toruń znowu znalazł się w Polsce Dziękuję bardzo za uwagę